Jacek Sobala będzie krótko. Naszym gościem jest pan redaktor Piotr Nisztor. Dzień dobry, witam serdecznie. A gościmy się w związku z twoim artykułem w najnowszym tygodniku Gazeta Polska. Artykułem, który, powiem szczerze, żona szefa ABW rozpracowywana przez ABW. Artykułem, który, powiem szczerze, mnie bardzo zaskoczył, bo to jest historia, która... Zresztą, co to jest operacja Igła? To jest operacja, której kulisy w pewnej części ujawniam. To jest operacja, która dotyczyła jednej białoruskiej pielęgniarki zatrudnionej w szpitalu MSW w Białymstoku. To nie jest przypadkowy szpital, ten białostocki szpital, bo tam się leczą... Tak, to jest szpital, w którym leczą się lokalni wysocy rangą urzędnicy. No generalnie jest to taki szpital, można powiedzieć, rządowy, tak jak na przykład u nas w Warszawie szpitale MSW na Wołoskiej. W tym szpitalu między innymi pracuje też i pracowała też wcześniej, pracuje do dzisiaj żona obecnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, generała Łuczaka. Czyli w tym szpitalu białostockim zatrudniona była pielęgniarka białoruska, czyli... Taka, która miała dokumenty, zaraz jak to jest? Znaczy to była pielęgniarka z Białorusi, Białorusinka, która posiadała kartę Polaka. Aha. I w ramach rutynowej kontroli, czy rutynowego sprawdzenia takiej osoby, no bo wiadomo, że ten szpital ma taką swoją specyfikę, jak powiedzieliśmy, ABW zaczęło jej się przyglądać. I okazało się, ona miała kontakty z przedstawicielami służb białoruskich, rosyjskich? Podczas tego rozpracowania takiego początkowego, czy takiego no, rutynowego, okazało się, że jest to osoba, która, no mówiąc łagodnie, bardzo nieobyczajnie się prowadzi. I spotyka się z osobami, które były podejrzewane o związki zarówno z białoruskim, jak i rosyjskim wywiadem, które działały właśnie na Podlasiu. I chodziło o sprawdzenie jej kontaktów, z kim ona ma kontakty, dlaczego dokładnie ma takie kontakty i okazało się, że specjalny zespół, który został powołany do tej sprawy, trafił na między innymi żonę obecnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo jak się okazało, są to koleżanki, które utrzymywały no, relacje bliskie. I w ten sposób ABW rozpracowywało żonę szefa ABW. Wówczas, bo to było praktycznie 8 lat temu, kiedy ta operacja się zaczynała, może 9, wówczas generał Łuczak był szefem delegatury ABW w Białymstoku. I ta sprawa zaczęła się jeszcze zanim no, został tutaj w centrali. Ale czy on jako szef nadzorował te Nie, ta cała sprawa była nadzorowana. Ta cała sprawa była nadzorowana tutaj w centrali w Warszawie. Ta sprawa, do tej sprawy powołano specjalny zespół, którego szefem była osoba obecnie no, podwładny generała Łuczaka, jeden z dyrektorów ABW tu w centrali. I okazało się, że sprawa została zamknięta już po tym, jak szefem ABW został generał Krzysztof Bondaryk, a Dariusz Łuczak, który trafił do Warszawy, objął wówczas stanowisko dyrektora Departamentu Interesów Ekonomicznych, a potem, no wiadomo, łatwo to sprawdzić, został wiceszefem ABW, a następnie szefem ABW. Białorusinka z kartą Polaka jest koleżanką żony szefa ABW. ABW przygotowuje operację, rozpracowuje żonę szefa ABW. Znaczy, ja tylko powiem tak, no, to była jedna z osób, żona szefa ABW to była jedna z osób rozpracowywanych. Tam w tej sprawie znalazł się między innymi jeden bardzo wysoki rangą obecnie funkcjonariusz służby wywiadu wojskowego. W tej sprawie znajdowały się też osoby ze służb nie tylko specjalnych, ale też mundurowych z Podlasia na wysokich stanowiskach. No bo tak jak mówię, no, ta pielęgniarka białoruska no, prowadziła dość rozrywkowy tryb życia i utrzymywała wiele towarzyskich kontaktów, co wzbudziło ogromne wątpliwości ABW. Jeśli ktoś szuka gotowego scenariusza na kryminał, to go znajdzie w tym artykule Piotra Nisztora. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo.